I zabawy w słowa w całym tym, tak zwanym piśmie świętym, które wszyscy uznają za święte. Co niektórzy uznają za bajki i legendy, jeszcze inni znawcy mówią, a to jest ciekawa historia, tak? Jak najbardziej. Ale takich pism świętych jest kilka na świecie, tak? Bo tak jakby religie są oparte o pisma święte. tak? To zostawcie. Widzisz. Powiem ci taką rzecz. Byłem zaskoczony, że mój pra 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 dziadek Wojtek kolejniczak, ceglarz z miasta Aleksandrowa, nie umiał się podpisać. Ale cegłę umiał zrobić. Cegłę umiał zrobić, ale trzy kartki dalej, w tymże samym zbiorze metryk, które są, rozumiesz, ślub bierze jakiś mosiek. No, starozakonny bierze ślub jest napisane, że on jest starozakonny, już nie nazywa się Mosiek, tylko Mateusz, rozumiesz? I on nie z Salcią, tylko z Sarą jakąś tam bierze I oni wszyscy umieją, oni wszyscy się podpisują. Ale jak to możliwe? To w tej samej księdze... Metrykalnej? Tak, w naszej kościelnej księdze metrykalnej, bo są księgi te zborowe mhm. y, y, w Urzędzie Stanu Cywilnego spisywane dla określonych wyznań. Mariawici na przykład się mhm. pojawili w tym okresie, mają swoje księgi i one nie są. Y, są dostępne też, ale. Te śluby, które pod chupą się odbywały, rozumiesz, w Bożnicy, są były inaczej spisywane, a jeżeli Żyd nie chciał być Żydem, można, można, no czemu nie? No przecież to wszystko takie słowo przekształ mhm. u nas obowiązuje i się mówi, że połowa naszego rządu to przekszty, bo mają korzenie żydowskie, tak? Nazwiska mają polsko-brzmiące, ale tak naprawdę przodków mają Żydów. A w związku z tym, jak, jak to się mogło stać? No bo on przyszedł do kościoła i w kościele wziął ślub i został katolikiem. Co wcale nie znaczyło, że został Polakiem. Mhm. On dalej był Żydem, ale już mógł się podpisać po polsku. Już był nie Mosiek, tylko Mateusz. Rozumiesz? Nie mógł takich słów. Nie, no co, Mateusz, wiesz, ilu Mateuszów jest w rodzinie mam dwóch, starczy. Ale powiem ci taką rzecz, że z racji tego, że takie metryki, ale to do, do, do czego nawiązuje. Z racji tego, że oni umieli pisać, a myśmy nie umieli pisać, tradycja czytania tory, 14-letni chłopiec, kiedy pierwszy raz przyszedł do bożnicy, rozumiesz, to w Kościele protestanckim w tej chwili to jest u nas jest pierwsza komunia, jak masz 10 lat. A tam jest przyjęcie w kościele ewangelickim na przykład, luterańskim, bo on jeszcze jest reformowany i tak. Tam było przyjęcie do społeczności, jak masz mniej więcej 13-14 lat. I możesz, ale ty świadomie decydujesz, nie rodzice cię do komunii posyłają. A no to jest wtedy bierzmowanie w kościele katolickim, tak? Tak, a tam się to jakoś inaczej nazywa, ale bez znaczenia. W Izraelu było to samo. Z chłopca robił się mężczyzna. Obrzezany był dnia ósmego, ale potem z chłopca robiono mężczyznę. I mógł przychodzić i stawać na równi z dorosłymi. W prawie naszym jest tak, że ty prawo wyborcze masz dopiero jak jesteś pełnoletni. Uznano, że trzeba mieć 18 lat. Przed wojną było 21 lat. Nie brano dziewiętnastolatków do wojska, tylko jak skończył 21 lat. I na przykład mojego dziadka Wacława do pułku dragonów w Żytomierzu wzięto właśnie to ostatnie, pierwsze zdjęcie rodzinne. Już go na nim nie ma. Stąd też pomysł na to, że to jest 1913, a nie 14, bo w 14 już jest wojna, a w 13, według tych źródeł, które znalazłem w centralnym archiwum wojskowym, on w swoim życiorysie pisze, że został powołany do sarskiej armii, no bo Polska była pod zaborami. Właśnie do dragonów w Żytomierzu, a potem wywinął się i poszedł do polskich tych legionów, które się tam robiły, nie? Ale oni umieli czytać, a myśmy mieli swoją tradycję, którą nam. A po co masz uczyć dzieci czytać i pisać? No przecież, pismo runiczne, które mieliśmy przed chrystianizacją, no, czy było dla wszystkich. Najprawdopodobniej tak. Czemu mieli? W jaki sposób masz się edukować? Ktoś ci ma tylko na, na, na słowo i ty na słowo masz uwierzyć w jego bajki, które on opowiada, a jak coś jest zapisane, to jest jakby bardziej trwałe, tak? Wszystkie te kodeksy, które po, po całym tym imperium perskim zostały, były wykute na kamieniu, żeby przetrwało jak najdłużej. Myśmy pierwsze teksty, które mieli, to mieli na czym. Na skórze pisane. Na skórach się pisało. Jeżeli skóra przyjmowała jakiś tam pigment, taki wiesz, roślinny pigment, który zostaje. Stare, pojechalibyśmy. Jest tu taka ulica, pół Bolesławca były ewangelickie. I na tej ulicy są jeszcze przedwojenne napisy nad sklepami. Taką farbą robione, że tego nie idzie zamalować. No teraz mamy te farby akrylowe, takie, śmakie, owakie, a tamta farba non stop przebija przez te wszystkie współczesne farby ze starej, prawie stuletniej elewacji, no. Technologie były, technologie przekazywania były. Przekazywano wiedzę z dziada, pradziada. U nas przekazywano Umiejętność, praktyczność, nie to, że masz główkować. Główkowali w Izraelu, główkowali tylko lewici. Oni byli zwolnieni z pracy. Jak ty jesteś zwolniony z pracy, w sensie pracować nie musisz, ale wszyscy przynoszą ci jedną dziesiątą i ty masz śniadanie, obiad, kolację. Więc. To się lewusy chyba nazywa, czyli. No, blisko. Lewusy. Ale lewusy sprawowały urząd. Nie było tak, że on przez cały A, rok nic nie robił. To przepraszam, do on, tej pory ta zasada. On istnieje. szedł do świątyni i sprawował obrządek jakiś tam. Aha. Co jakiś czas. I to był jego obowiązek. To, to taki przywilej nadany lewiemu. Ale dzisiaj żeśmy ustanowili takich nielewitów. Wystarczy iść do seminarium i on staje się takim lewitą. Izraelskim lewitą się staje. Nie chodzi do pracy. Owszem, zakonnicy se ustanowili zakony, w których y, robią nalewki, leczą ludzi, tam jakieś inne rzeczy robią fajne. Przecież dbają o się nawzajem plus dbają o to, co mają do, do, do obrządzenia, no bo z czegoś trzeba żyć. Nikim nie przynosił. Ale ci lewici już z kościołów, tak naprawdę mają czyste ręce i wszyscy przynoszą dziesięcinę. A oni sprawują tylko urząd. Jak ten lewi, który tam przyszedł. Jak urzędnicy. Jak urzęd... ale to jest akurat ten szczególny rodzaj urzędnika, rozumiesz? Szczegól... Święty urzędnik. Święty urz... I to jest to. Nałożyliśmy na niego świętość, bo, bo tak to powinno. Bo kościół jest święty, bo, bo nasz kościół jest bardziej nasz niż wasz wasz mojsza, a nie twojsza i nagle zaczynamy traktować wszystkich. Jak nie przynależysz do nas, to jesteś naszym wrogiem. A czemu nie mogę być sąsiadem, przyjacielem, tylko od razu muszę być wrogiem? No bo nie przynależysz do nas. Nie masz loga na czole. Ani na koszulce. Ani na koszulce. Dokładnie, Mariusz. Emil, no dobrze, ale wytłumacz mi w takim razie. Czyli. Jeżeli nie będziemy zgodnie z, ze Świętą Księgą postępować. No, to nie trafimy do tego żydowskiego nieba. Tak, do żydowskiego nieba. Przecież chrześcijańskiego nieba nie ma. Nie ma, jeszcze nie znalazłem, żeby było napisane tak wyraźnie: to niebo jest dla Żydów, to niebo jest dla chrześcijana, to niebo jest dla muzułmanów, a wszystkie te religie, przynajmniej. Te wywodzące się od Mojżesza mówią o tym samym, że jest niebo. Mhm. A Ale... że w tym muzułmańskim jest tam te 50 chórys, czy A nie, no to, że dla dziewczyn tam specjalne, dla chłopaków specjalne przywileje są. Ale tutaj też były jakieś. Yy... Nie, no tu przywileje polegają na tym, tak? tak, że ona jest. Ob... Ten Kościół Chrystusa w dniach ostatecznych. Przecież to nawet się pojawił taki kościół Adwentyści Dnia Siódmego, już siódmy dzień mija, siódmy kościół się pojawił, bo są, jest tu taka jakby chronologia, że a do kościoła pierwszego w Laodicei w Filadelfii i na końcu rozumiesz, a propos tych kolorów, szary, szary, to jest taki, do tego kościoła jest tam świetnie napisane, rozumiesz. No, mi się bardzo zawsze podobało ten tekst. Do ostatniego kościoła. Obyś był zimny, albo gorący. A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. No to słuchaj, jeżeli Bóg bierze sobie tych swoich do ust i, i wypluwa potem, no to jeżeli chcesz brać to wszystko literalnie i. No nie da się, tak? No, bo kto ludo szepca, bo bierze albo bo cię wypluje ze swoich ust. Co wyplujesz, ZUS? Słowa możesz wypluć, tak? Możesz wypluć imię czyjeś. No ale jeżeli jesteś taki nijaki. Ale jesteś nijaki, czyli ani taki, ani śmaki, to nie wejdziesz, bo cię wypluje. Nie, nie, nie każe wpisać, bo oczywiście jest tu księga, gdzie są zapisane imiona wszystkich, którzy mają być przyjęci. Hmm. No, i księga żywych jest, rozumiesz, tych, których śmierć druga ich już nie czeka. Bo oczywiście jest pierwsza śmierć, potem jest druga śmierć i teraz. To jest ciekawe Chłop, Chłopcy tak tutaj nakombinowali, rozumiesz, bo on sobie oglądał, jak ten Janek oglądał sobie to wszystko. I teraz, kto ci ma wytłumaczyć, że ty jesteś gorący albo zimny? To co, Temper to, to teraz biegają z takim czujnikiem. Dup dup 38. Masz gorączkę. Do szpitala. Do szpitala na kwarantannę. No przecież zobacz. Dup, dup, 25 trup. Do ziemi. <grym> Do ziemi. A jak jesteś ani zimny, ani gorący. <grym> tak jest. To musisz żyć. Musisz żyć. I teraz zobacz, że można sobie. Przecież to są swego rodzaju obrazy, tak? Jak ktoś jest taki, wiesz, że sobie wybiera. Tak jak ja w tej chwili te rodzynki sobie powybierałem. Dla potrzeb tego, żeby coś uświadomić ludziom. Tak się wybiera, w ten sposób się gra w ludzkie gry. Przyznaje się pewnym słowom rangę tak wysoką, że jak to jest święte, to musi być święte i nietykalne i trzeba się pokłonić, bo to jest święte. Nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji, daj spokój. Ale jeżeli A... nie będziemy się zastanawiać nad słowami, nad znaczeniami, na tym, co autor chciał nam przekazać. No. Tylko będziemy to łykać, tak wiesz, literalnie. Mm -hmm. No to gdzie nasz rozwój w takim razie? A Przecież my rozwijamy się od urodzenia, tak? Od pierwszego dnia. I jesteśmy skazani na śmierć. Jak każdy jeden atom. Przecież nawet atomy mają okres pół, półtrwania, tak? Mierzy się wiek czym. Węglem C16, okresem półtrwania i. C14. C14, przepraszam. No i dochodzi się do tego, że można ten artefakt. O, on już ma 16 tysięcy lat. 16 tysięcy lat, i oni tam w skalę z tego okresu mikrocipa znaleźli. Wtopionego? No bo to był stary mikrochip, no. no. To stara technologia. Stara technologia. Oni dzisiaj próbują ci, rozumiesz, to wszystko wcisnąć w komórkę jedną, żeby prała, gotowała i krawaty wiązała jeszcze, rozumiesz. No przecież niedługo ten telefon będzie to wszystko robił. Jeżeli będzie to porządnie robił, to niech wiąże te krawaty. No, to, co my teraz mamy, to już było. Przerabiali to wszyscy, wiesz, jak przeczytasz Mahabharatę, oni to wszystko przerabiali. Nie poszło, skoro mieli wimany i latali, i potem nagle musimy czekać ileś tysięcy lat, żeby bracia rajd po, sobie polecieli na jakimś dwupłatowcu takim, choćby chwilę, ale polecieli. No, najpierw byli ci, Mongofiel był i se balonem poleciał trochę wyżej niż ziemia. No, bo zazdrościmy wolności ptakom. Zazdrościmy. To, że my kopiujemy przyrodę, zobacz. To wszystko sprawia, że czy my się rozwijamy, bo pytasz się o rozwój, czy my się rozwijamy. Co człowiek wymyślił, czego natura wcześniej nie wymyśliła? Wojnę. Wojnę, tak jest. No ale wojna jest tylko między samcami i to nie na śmierci życie. Czasami tak. Ale na przykład, kiedy. Ja lubiłem bardzo te spotkania z przyrodą, rozumiesz, i któregoś razy byłem zaskoczony, że jeżeli. Gdzie Sami... samiec lwa, kiedy pocznie z samicą, jakąś taką dominującą, dwóch czy trzech potomków, ale gdzieś tam się zawieruszy i w następnym okresie godowym się nie pojawi, to nowy samiec, który przychodzi, pierwsze co robi, to zagryza te małe lwiątka. Nie ma prawa być potomków po poprzednim królu. No to wszystko robiono, w... jak Pooglądasz filmy o, o... o dynastii tureckiej chociażby. O tak? tureckiej czy chińskiej, tak. tam się wszyscy. Do ostatniego tego, bo on się może zemścić. No a skąd on ma wiedzieć, że on był taki. Nieważne na filmach pokazane, że jemu się nagle wyświetli w wieku 25 lat, że on po to się szkolił na takiego wojownika super, żeby pomścić śmierć swoich tam gdzieś pradziadków, bo. Ten stryj jak im tam, wiesz, zabrał to i to i nieprzynależne mu. Takie bajki nam się sprzedaje, ale te bajki były od zarania dziejów. Oko za oko, ząb za ząb, nie tak jak Kargul i Pawlak, rozumiesz? Za trzy palce ziemi, by kosą go przeciągnąć po żebrach, koniec, kropka. Bo wszedł na moje. Przecież wszystkie zwierzęta to robią. Ograniczają się do określonego terytorium, bo więcej po co mu, ale jednocześnie oznaczają to terytorium, Swoimi feromonami, czy tam swoimi odchodami, i każdy, kto wejdzie na to terytorium, wie, że może się nadziać, tak, na minę. Więc się nie, nie, nie pcha, a my się pchamy w najlepsze. My się pchamy w rozwój. Nazywamy to rozwojem. Żeśmy się na tyle rozwinęli, że dzieci nie umieją na palcach liczyć do yy, miliona. Gdzie hinduskie dzieci siedzą i liczą i mnożą, rozumie, szybciej niż ty zdążysz na kalkulatorze wcisnąć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jeżeli nas się nie edukuje na zasadzie sieć i myśl na dzień dzisiejszy, my mówiąc o rozwoju, mówimy tylko, że ludzki organizm się nie rozwija bo z jednej komórki ta komórka dzieli się na dwie, na cztery, na osiem, na szesnaście, to żeśmy poszli tak daleko, że żeśmy zrobili rozwój całej tej biologii, immunologii, genetyki do takiego poziomu, że żeśmy rozpracowali na paśmie widmowym białka z tego wirusa. No. Do tego stopnia. To jest technologia poznawcza, tak? Tak jest. Już wiemy, co tam za białka są, jakie tam struktury chemiczne są. Wiemy, że tam są... Ale nadal wiemy, że to są białka, a nie cukry. D -d -d Absolutnie. <laughs> Absolutnie. Czyli ta technologia poznawcza jeszcze nie jest aż tak dokładna. Absolutnie. Słuchaj, rozpracowanie chromosomu szóstego, czyli tego chromosomu, z którego mamy potem R1A1, rozumiesz? Po pierwsze, nie było proste. Po drugie, yy, wszystko dzieje się w ostatnich od 80. lat. Roz, rozpracowywanie tego wszystkiego. Ale, żeby było ciekawie, biologia, podręcznik, zakres podstawowy. Aha, dla podstawówek, rozumiesz jeszcze? Nie, przepraszam, szkoła ponadgimnazjalna, bo przecież podstawówka by, to, to po reformie jest. Po reformie. Inspirowanej. Podręcznik inspirowany postacią François Jacoba. Wiesz, kto to jest ten pan? Ten pan, François Jacob. Zastanawiam się, jeszcze... co tutaj hologram robi. A nie, bo to trzeba było ze sklepu wynieść, więc to się być może tak przypuszczam, ale nie wiem, czy do końca tak. A może, może jest to świadczące o tym, że to jest oryginalna wiedza i oryginalna książka. Możliwe, że jest. No dobrze, co ten pan? E, dowieszka jest do nowej podstawy programowej. Nowy program, jednym słowem. Nowa wersja programowa. Nowa wersja programowa, Windows yy, 3.0. <grym>, no już nie tak. 10, tylko 11 albo 10.1. Tak. tak. Nowa wersja programowa. Upgrade, jednym słowem. Ten, ten pan, se, rozumiesz, yy, jeszcze przed 1900 rokiem Chyba w 868, jak dobrze pamiętam, albo w 86, mogę przestawić te dwie cyferki, odnalazł kwas w komórce. A wiesz, kwas. Paster też odnalazł kwas w mleku, bo mu się słodkie mleko skwasiło, a on odnalazł kwas nukleinowy w komórce. Ale nie wiedział, że to jest kwas nukleinowy. No ale słuchaj, jak się pięknie o nim dzisiaj wypowiadają wszyscy. Ojciec współczesnej genetyki znalazł kwas w komórce. Oczywiście trzeba tej nauce jakby ogon dorobić, bo za młoda jest. To już genetyka ma, patrzmy, jestem 20-20-30. 150 lat nauk genetycznych, ściema jakich mało. To, że gościu był ciekawy i rozgrzebał to, to było wszystko, co zrobił. Nie, nie rozpisał tego łańcuszka DNA w takie szczebelki, drabinki, jedna po jednej stronie, druga po drugiej i te helisy się zwijają. Nie, nic takiego nie zrobił, ale to jest ojciec genetyki. Był ciekawski i za to go lubię. Rozumiesz? Za to go lubię. Lubię tych wszystkich, którzy byli ciekawscy. Badacze. Ale ci, którzy potem z tego zrobili naukę i powiedzieli, jest tak i nie inaczej, tych nienawidzę, z tymi walczę. No bo oni się ograniczają. Dokładnie. Oni się ograniczają i mówią, że więcej nie można. Koniec kropka. Na tym paśmie jest tu i tu, więc to jest tak i tak, i ty jesteś. R1, A1, koniec, kropka, bo inaczej ci nie wyświetla. Nie ma możliwości zmodyfikowania. Jest możliwość, bo już twoja córka, wcale nie ma A1, R1, bo to jest tylko po, na chromosomie Y. Tylko po ojcu. Ale tego ci już nikt nie mówi. Ludzie się fascynują, robią se badania, czy ja jestem prawdziwy Słowianin, czy nie jestem prawdziwy Słowianin. I, i wiesz... Jak zacząłem się zgłębiać, bo to jest biologia, nowy podręcznik, i nagle czytam, że tu jest biotechnologia. Patrz, biotechnologia, ale jak fajnie, tu są obrazki. Hieroglify. Hieroglify egipskie, tak. Tak, i chłopcy narysowani, że w koszach noszą zboże do jakiegoś większego pojemnika, rozumiesz. Nagle patrzysz, że mamy brukselka, przecież to brukselka to nie naturalna kapustka, tylko malutka kapustka taka, nie? Nagle przeczytasz w którymś rozdziale, że nie słuchaj się ojca i matki, dziadka i babci, bo oni naprawdę niewiele wiedzą o modyfikacjach DNA i o tym, że współczesne Produkty, które wysiewamy na pole, czyli GMO, naprawdę zapewniają ludziom więcej jedzenia. To jest bardzo ciekawe. A no, ja mogę udowodnić, że tak nie jest. Ale, Mariusz, rzecz polega na tym, że to, patrz, tam jest cała seria Nowa Era, bo to jest jeden autor z innej serii. Tam jest seria Nowa Era, jesteśmy w nowej erze edukacyjnej. W nowym programie ściemniania. W nowym programie ściemniania. Po co masz szukać sam, masz podane w podręczniku. Masz nie słuchać dziadka, mamy taty, bo oni naprawdę nie, niewiele wiedzą o tym, że modyfikowana żywność to jest. Żaden robak tego nie naruszył, jak było na polu. Wiesz, żeśmy podnieśli poziom cukru w tym produkcie o 80%. No. Przecież ty tak kochasz cukier. Ty tak kochasz to wszystko, i dzieciaki to łykają i idą do domu i mówią: Tato, ty się nie znasz. Ty się nie znasz. Bo w książce było napisane. Najlepsze są te pomidory, które kupujemy właśnie w tym sklepie, bo one są dokładnie identyczne, dokładnie takie same. I popatrz, tato, one potrafią przetrwać przez 18 dni, nie wkładane do lodówki. No przecież niemożliwe. A popatrz. I on no one likwidują wszystkie bakterie ze, swojego, ze swojej powierzchni. I czy ten dzieciak nie ma racji w tym momencie? Ma argumenty, tak? Absolutnie ma rację, tylko nie nie dopowiada mu się, że owszem, kochany, jak zjesz tego pomidora, to wszystkie bakterie, które usiądą na nim w twoim brzuszku, niestety zdechną. Tak jest. Widzisz, jeżeli doktor Jaśkowski, opowiadałem, że, że mam, ale to mogę pokazać, że mam. Pisze książki: Szczepienia 300 lat oszust. Nie pisze Emil Piasecki o swojej nowej teorii, rozumiesz? Tylko doktor, który ma 40 lat praktyki zawodowej leczenia ludzi. Nie dość że leczenia, to jeszcze pracy w laboratorium y, analitycznym w, na, pod, na, y, w dziedzinie ekotoksykologii. Tak? tak. Jeżeli on na szale stawia swoją całą reputację, to ja mogę postawić swoją, bo ja nie mam żadnych tytułów, że to wszystko, co na dzień dzisiejszy próbują wydać te miliardy na szczepionkę. Ta szczepionka będzie jednym wielkim kłamstwem i oszustwem. Tak to to jak ten wirus. Czyli część dalsza. To część, druga. część dalsza. Oszukiwanie ludzi tylko po to, żeby się coś działo. Jest propaganda, jest propaganda, że my znajdziemy na to lekarstwo. No to znaleziono lekarstwo na grypę, na ospę i nagle się okazuje, że COVID powoduje grypopodobne objawy. Masz lekko podwyższoną temperaturę, coś z twoimi narządami, tu wiesz, z nosem, masz katar, o, to już jest podejrzane. Ale pyłki robią taki sam w tej chwili manewr, rozumiesz? Nagle masz katar, bo jesteś alergikiem. I wszyscy mówią, no ale ty jesteś alergikiem, masz prawo mieć katar. Ale jak masz katar, to co? Nie idziesz do specjalisty od płuc. No bo przecież dostaniesz kwarantannę, tak na dwa tygodnie. Zamkną cię w domu. To ty szukasz papieru na to, że jesteś alergikiem dzisiaj, i wolno ci mieć katar i lekko podwyższoną temperaturę. No, dochodzi do absurdów, i te absurdy mnożą następne absurdy. My żeśmy się tak zachłysnęli tymi wszystkimi zdobyczami, że na dzień dzisiejszy, powiem ci, mamy dwie immunologie. Mamy tą klasyczną immunologię, która była, w której antygen był antygenem, i mamy nową immunologię genetyczną. Nie zajmujemy się klasycznymi aglutyninami, chociaż co szukamy? W surowicy szukamy tego y, przeciwciała, które jednak będzie neutralizowało tego wirusa. Nawet dzisiaj widziałem taki tytuł na bodajże interi, no. że, kurczę, nie nie tylko jak one się nazywają, te inne zwierzęta, mm. takie przewiezione z Peru, alpaki, no. mają jakieś w sobie, mają jakieś <grym> przeciwciało, które może być właśnie surowicą dla, yy, dla covida. A, no, bo widzisz. To jest, to jest mój, mój, moje hobby, immunologia, wirusologię, tutaj cztery, od Barneta poczynając po kliniczną kończąc. Rozumiesz? Wiesz, jak to zrobiono fajnie? Zabawa polegała na tym, że na tamte czasy kiedy to było? Jakieś 60 lat temu. Zabrakło klientów na leki. Dosłownie zabrakło klientów na leki. Stały olbrzymie zakłady produkcyjne, produkujące różne specyfiki, a tu nagle skończyły się wielkie wojny, skończyło się to wszystko, rozumiesz? Środki opatrunkowe były na wyciągnięcie ręki, jak się skaleczyłeś, woda utleniona, plasterek i to wszystko, tak? O, kochany, to nie tak, że. Jak skaleczyłeś się do ambulatorium, zastrzyk, bo możesz tężca dostać. Jak, jakiego tężca? To ja tyle razy w dzieciństwie miałem pocharatane nogi na czym? Na asfalcie, na ziemi, na kamieniach i żadnego też do tej pory nie dostałem, jak byłem dzieciakiem i nagle jak jestem już w dorosłym życiu, i biegam po budowie, nadepnąłem na gwoździa, rozumiesz? Gdzieś tam jakiś jakichś sandalach takich śmiesznych, rozumiesz? Bo lato było. I ja muszę iść, bo inaczej ja dostanę też Ja muszę dostać ten zaszczyk. No? Patrz, całe dzieciństwo, wszystkie rany, które mam na ciele, a blis mam dość sporo, wierz mi, Mam z dzieciństwa i wszystkie na Ziemi się odbywały, gdzie w gramie Ziemi są miliony bakterii i wirusów, i nic mi nie zrobiło, ale teraz mi zrobią. Można ludziom wcisnąć każdy kit, że każdy wirus i każda bakteria są, chcą cię zabić. I tak wciśnięto wszystkim, tak nauczano lekarzy, ale do pewnego momentu nauczono bo oni mają mieć tylko minimum z minimum wiedzy. Lekarz ma leczyć. Lekarz nie musi wiedzieć. Gdyż idziesz do chirurga i on nie musi wiedzieć, ile ty masz naczyń krwionośnych. Nie, on ma to rozkroić, wyciąć, co było B albo się popsuło, poskładać, do kupy, poszywać, poklamerkować, rozumiesz, nałożyć opatrunek i powiedzieć za dwa dni, pan do domu, bo się goi na panu jak na psie. I Dziękuję, do widzenia. Serwis. Serwis zrobiony i poszło. Ale wszystkie inne choroby, które nagle, nagle na dzień dzisiejszy nie nazywa się chorobami z nazwy, tylko wrzuca się do wora chorób cywilizacyjnych. To jest paradoks. Mariusz. Przez to, że my się rozwijamy, mówiliśmy o rozwoju, tak, że my się rozwijamy, ten rozwój nas kosztuje. Im bardziej się rozwijamy, tym więcej chorób jest. I zaczynasz czytać, co to są te choroby, i te choroby trapią kogo? Wszystkie kraje, ludzi w krajach wysoko rozwiniętych. Czyli mieszkanie na Bali, albo w Tajlandii, albo w Wietnamie jest bardziej korzystne, bo on jest mało rozwinięty, niż mieszkanie w Stanach, w Kanadzie czy w Niemczech. I powiem ci, że to jest prawda. Akurat. No? Tam nie masz stresów. No nie masz, bo tam nie ma pędu. Tak. Pędu na pędu. Pęd jest, bo ludzie chcą posiadać te dobra ułatwiające życie, tak? No przecież lepiej jest kupić ciągnik niż 3 hektary sochom naparzać. Na pewno. Nie ulega wątpliwości, ale ten ciągnik potrzebuje ty potrzebujesz śniadania, obiadu i kolacji, żeby tą sochą naparzać a ciągnik potrzebuje serwisu, ropy tych narzędzi wspomagających ci to wszystko. Mało tego, tylko 10 lat będzie jeździł, a potem się popsuje, bo się okres gwarancji kończy, tak? No to sobie kupisz nowy działnik. No ale nie kupisz go, bo nie masz. Więc co? Idziesz do banku i się zapożyczasz. I stajesz się niewolnikiem banku. Tak mogłeś dalej tą Sochą jechać, no ale to przecież się nie opłaca Sochą. Sobie się nie opłaca. Jak to... Wszyscy mówią... Po co? Moi znajomi chodzą na działkę od 30 paru lat, rozumiem. Po co wy to? Przecież to, 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 to się nie opłaca. Ale to moje, czyste. Ja wiem, ty, czym to jest podlewane. No a, a nie kupione ze sklepu. Ostatnio znajomy wrzucił ze sklepu marchewki i buraczka. Ty, na drugi dzień marchewka była czarna, a buraczek tak zbiął, że... I ja mówi, o rany... No. I to jedzą, ludzie to jedzą, a później idą do lekarza, płacą setki, tysiące złotych za medykamenty, i to im się opłaca. To im się opłaca. To opłaca. jest ta krótkowzroczność, powiem Ci, wiesz, i bo... brak logicznego myślenia. Nie, nie, no bo to jest konsekwencja tych nowych programów. Jeżeli dziecko wie więcej i jeżeli a propos zakazów i nakazów, czyli tej kary boskiej też, no bo tatuś i mamusia są dla dziecka bogami, tak? Ale jak Cię Bóg pierwszy raz ukara i Cię szczeli w dupę, to spada z piedestału, bo Bóg jest niedobry. Bóg Cię nie kocha. Mamusia mówi, że kocha i tatuś, ale je w dupę i boli. Aha, czyli jak kocha, to musi boleć, tak? No i zaczynają się wiesz, te wszystkie gry. Jak nie boli, to znaczy, że nie kocha. I potem, no, no tak, no Mariusz. Najlepszy numer był jak się pojawił mleczko ze swoimi pakietami zenek, wesoły sanitariusz i te wszystkie inne. I któregoś razu patrzę na taki czteropak, i ona taka. A nie, on przy, najpierw w kwiaciarni, pękrusz czy jakichś tam innych kwiatów, do niej, yy, a ona do niego bez ucha, podbito takim skoślawym tym. Z kikutem tu wiesz, ty to mnie nie kochasz. Marian to mnie kochał, co było widać na jej postaci, bo jak kochał, to musiał bić, a ty tylko kwiatki przyniosłeś. Ty mnie nie kochasz. Same rysunki, jak mówisz, że rysunki są potrzebne, więc rysunki są potrzebne i ludziom są potrzebne ilustracje. Ilustracje, a ilustracje gdzie mają? Całe życie to jest jedna wielka ilustracja. Masz otwarte oczy, codziennie wychodzisz na zewnątrz, patrzysz, że to wszystko się zmienia. Jeszcze nie tak dawno, rozumiesz, było pusto, bez żadnych liści, a już przekwitają kasztany. Już przekwitają i szlak trafił, że jak są kasztany, to są matury. Niestety. W tym roku są odwołane. Są odwołane. Słuchaj, i nagle zobacz, mamy nową erę. Nagle coś, co było do tej pory prawidłowością, już prawidłowością nie jest. Zmienia się i to nie jest koniec świata. Świat się zmienia cały czas. To świat się zmienia. My tylko. Ch... Czy my byśmy chcieli, żeby to nastąpił koniec świata? Nie. My nie chcemy końca świata. O, powiem ci lepszy numer. Dzwoni wczoraj wieczorem Krzysiek Jarosz i mówi Emil, te Starlinki co latają, nie... czy one mogą zrobić taki numer, że one nam zagłuszą te sygnały z gwiazd, które przychodzą? I mówię, ty, to faktycznie jest możliwe. Fakt, że... Jak jeden satelita ci gdzieś tam kiedyś w latach 70., -tych, 80. -tych przeleciał, tak go śledziłeś, tu poleciało coś. A już wiedziałeś, że są satelity, tak? Przecież pierwsza łajka w 60. którymś roku poleciała tam. Potem te, te, zaczę, zaczęło być tego więcej, 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 więcej. Ale tak sobie myślę. Dobra, jak tu mi. Mój kolega opowiada, że nagle przez jeden punkt na niebie, który na ciebie promieniuje i wysyła ci. Określoną częstotliwość, o której Grzesiek opowiada, że częstotliwość tej planety ma na ciebie wpływ i nagle to jest zaburzane przez 60 migających, przechodzących przez jego pole punktów. Zaczyna się zmieniać, ludzie tak daleko poszli, a ci wtajemniczeni, umówmy się, to są ci lewici, co mają duże pieniędzy, nie muszą nic robić, tylko myśleć. Myśleć i rozkminiać, jak niewolnikowi dać poczucie wolności, a jednocześnie, żeby się nie, nie skapnął, że on jest kajdany, tak. w tak? Wysyłają ci nagle taką serię, która będzie podobno dla twojego dobra, to ja dziękuję, no przecież ja bym chciał 100 lat temu, jak mój dziadek, rozumiesz? Na tych Bałkanach sobie mieszkać, kiełbasami się obkładać ze swoim bratem, rozumiesz? Moja matka głodowała na Syberii, a mój ojciec ze swoim bratem, kiełbasami, się w tym czasie bili jak szablami. No, takie paradoksy, no. No bo tu było tak no, super, a tam powiedział? było tak. Do kto tu powiedział, za że ma być wszędzie tak samo? Właśnie. Kto powiedział, że ma być tak samo? To jest ta zabawa tych gier słownych. Weźmy sobie takie święte pismo, i tu jest napisane: Błogosławieni pragnący sprawiedliwości bo oni sprawiedliwości dostąpią. No, zaraz. No każdy pragnie sprawiedliwości. Kto idzie do sądu, tak? Chciałbyś, żeby sprawiedliwość była. No i już żeśmy mówili, że Grzesiek mówi, no to masz tu dwa granaty, bo sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Zabawa polega na tym, że my mamy mylne poczucie sprawiedliwości. Wyjaśnił to tenże sam nauczyciel, który umawiał się z chłopakami na to, żeby poszli pracować w jego winnicy. Poszedł na rynek, gdzie stali ludzie i czekali, kto ich najmie do pracy, no bo nie mieli swojego. Przyszedł gospodarz i tam pięciu stało rano. Chłopaki za jednego denara cały dzień pracy w winnicy. Pasuje, pasuje. Piącha, 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 piącha. Poszli, pracują. Przyszedł za dwie godziny, patrzy znowu trzech stoi. Chłopaki, za jednego denara, ale już dwie godziny minęły dniówki, ale bez znaczenia. Za jednego denara idziecie, pracujecie, pewnie piącha, piącha. Przybita umowa podpisana. Nawet po południu poszedł jeszcze jednego znalazł, rozumiesz, który tam stał. Za jednego denara pójdziesz pracować, pójdę, poszedł. Skończył się dzień, jest wypłata. I on bierze tego ostatniego, i mówi: Tu masz denara. A cała reszta pozostałych stoją i. Jak denara? To ja pół dnia pracowałem za denara, a ci pierwsi. A ja za cały dzień, a ty mu za godzinę dajesz. Denara. A jaka była umowa? Czy nie umawiałem się z tobą za denara rano? No umawiałem się. A co ty masz do moich umów? No właśnie. Co ty masz do moich umów? Co ty masz do moich umów? My dzisiaj mamy takie pojęcie o tym, że wiesz, za czasów komuny to była jako taka sprawiedliwość, bo dyrektor w zakładzie pracy, nawet w dużym kombinacie, raptem trzy wypłaty robotnika miał. Czyli jak robotnik miał dwa, dajmy na to, to dyrektor miał sześć, a teraz ma sześćset. Ale co ty masz do jego umów? A co ty masz do jego umów? Widzisz? To bardzo proste, prawda? Ma taką umowę. Jemu gwarantuje to ten papier, który tam jest. Tak. Chcesz mieć lepszą umowę, to chcesz zmienić. Szuka sprawiedliwości. Umowę. I to szukamy sprawiedliwości. Mamy takie pojęcie o sprawiedliwości, że idziesz do sądu, a kto ma lepszego adwokata, ten wygrywa. Bo adwokat ma lepsze argumenty. Albo powołuje się na jakieś. Jak to się fajnie w Stanach Zjednoczonych. to Precedensy? Precedensy, tak, tam się. To, to, u nas też już się staje modne. To jest właśnie to. Tak można. Tak się ludźmi gra. Emil, ta gra właśnie. Właśnie odkrywam to. Odkrywam ten napis Odkrywamy na nowo biologia. Na nowo odkrywana biologia. Jedna z, jedna z najstarszych nauk. Wspaniale! Na nowo odkrywamy, na nowo trzeba nam tłumaczyć, dlaczego jest jak jest. Tak, dlaczego jest jak jest. Bo I... to stara, stara biologia już niestety jest nie, nieaktualna, nie. No, proszę no, Państwa. No, no, nieaktualna. Mało tego, czekaj, coś tu, tu umknęło mi. Było zaznaczone. <laughs> umknęło mi, że mi się. Dobra, zacytuję to. <laughs> Wydaje się, że lek, lęk, przepraszam, nie lek, lęk przed biotechnologią i inżynierią genetyczną jest w poważnej mierze spowodowany niewiedzą. Lęk jest spowodowany niewiedzą. My wiemy ciekawe, lepiej. Ciekawe. Dlatego edukacja i kampanie informacyjne mogą pomóc w przekonaniu, Społeczeństwa do innowacyjnych technologii. Niewątpliwie wywarłoby to wpływ na wyniki badań opinii publicznej oraz zmniejszyło oddziaływanie publikowanych w mediach nieprawdziwych lub wręcz niesprawiedliwych informacji na ten temat. Patrz pan, patrz pan. My, którzy się buntujemy, jesteśmy niesprawiedliwi. Oni chcą rozwoju dla nas. Biotechnologii chcą. Biorobotów chcą z nas zrobić. I my, że się plujemy na to, jest, nie możemy ich krzywdzić. No czemu my ich krzywdzimy, Mariusz? Bo nas okłamują. Ze swoich dzieci nie chcą zrobić biorobotów, tylko absolwentów Oxfordu. A my mamy dalej za miskę ryżu, rozumiesz? kopać rowy odtąd do 18. No i to i, i mamy wtedy mieć piękne pojęcie czasu przestrzeni. Tak to się kończy. Czasu przestrzeń odtąd do 18. brawo Emi. Tak, nie dajmy sobą, nie dajmy sobie odkryć na nowo biologii. Nie, nie, biologii no i tego jak żeśmy w jakim bagnie w tej chwili tkwimy i co nam oferują i to się dzieje od lat. To nie jest to, co się stanie. To jest takim, jak to Grzesiek pokazywał, y, tam wrzucił y, kilka filmów swoich wywiadów sprzed kilku lat. Ja mówię, ale przecież ja nie mówię nic, do, do, dzisiaj w ostatnim wywiadzie, przecież ja nie mówię nic nowego, to już jest, to się dzieje. To co? Yy... Gotowanie żaby. Gotowanie, Tak. Po prostu gotowanie żaby. Gotowanie żaby po cichutku, powolutku i żaba nie wyskoczy, bo żaba liczy na to, że jednak może ktoś zgasi ten gaz i woda <głos> będzie. <głos> temperatury nie podniesie. No niestety, kto już nie wyskoczył, ten, ten może, może się Dokładnie obudzić tak. z ręką w nocniku. To nie? nie wyskoczył, to jest najprawdziwsza prawda. Tu trzeba trzymać rękę na pulsie, i jak niektórzy pokazują ten samolot, że najpierw wyskakuje stewardessa, a potem dwóch pilotów, a reszta pasażerów dalej leci. Tak. Niestety, znaczy, niestety. Na szczęście są jeszcze dzieciaki, które mają tą intuicję i tych głupot właśnie nie łykają. Nie łykają. Nie chcą się uczyć. Nie chcą się uczyć, mało tego, jeżeli nawet już. To, bo trzeba ten program przerobić. Powiem ci, że to są. Miałem takie, taką rozmowę ze studentką z medycyny z piątego roku. Już kończy medycynę, rozumiesz? I miała 32 godziny immunologii, a po południu rozmowy ze mną zrozumiała, na czym polega immunologia ze mną. Mówi. To ja teraz rozumiem to, to ja teraz rozumiem to. Ja mówię, no ale ja nie jestem po, po immunologii, ja tylko znam te terminy, znam te podręczniki, wiem o co tu chodzi, tylko że ty nie wiesz. A ona mówi, ja miałam zakuć zdać, zapomnieć. Ja nie miałam czasu, żeby zrozumieć. Miałam wy, wyklepać formułki, żeby zaliczyć test czy zdać egzamin. I to wszystko. A potem idziesz do zawodu, i, a ona mówi. No, ale mnie akurat fascynuje jedna taka dziedzina, która niekoniecznie związana jest z takim bezpośrednim pracą na, na ludzkim ciele, tylko raczej z głową. Ale niestety, żeby robić tą specjalizację, ja muszę skończyć medycynę. Nie da się po biologii zrobić tego. Muszę ty te wszystkie, te pięć lat poświęcić tylko po to, żeby zapomnieć o tym i skupić się na tym 5 lat. Wiesz co to jest? No tak Emilie, ale to wydawało się, że do tej pory wiesz, no, yy, medycyna została już sprzedana i większą jakby większą wiedzę na temat funkcjonowania przyrody, w tym również człowieka, mieli biolodzy. Tak i do tej pory mają przecież chyba, że odkryją na nowo biologię. No, odkrywają na nowo biologię. Przecież kto w tej chwili pracuje w laboratoriach? To nie pracują lekarze w laboratoriach, biolodzy pracują. Cała mikrobiologia, cała genetyka to nie są lekarze, to są biolodzy. To jest odrębna bajka, która już nie zajmuje się, wiesz, pazurkami u pieska, czy tam, czy białe myszki skrzyżowane z rudymi myszkami dadzą czarne myszki, nie wiem w którym pokoleniu, ale powinny dać, bo przecież tyle mutacji musi nastąpić, że nawet biała z rudą w końcu da czarną myszkę. Tak się zaczęło. Mendel majstrował z białymi i czarnymi myszkami. I nagle pojawiły się te wszystkie zależności genetyczne, w jedną stronę, w drugą stronę, w trzecią stronę. Kto ma krótszy włos, kto ma dłuższy włos, w którym pokoleniu znowu pojawi się włos kręcony. No przecież te absurdy zostały tak fenomenalnie opisane i udokumentowane i wszyscy w to wszystko uwierzyli. Ale nie daj Boże, żeby się zmieniło promieniowanie na słońcu i nagle cała ta nauka szlak trafił, bo wystarczy inna długość światła i tu nagle wszystko się zmienia. I nikt o tym ci nic nie powie. A ci powiem więcej, że wystarczy, żeby się zmieniło pole informacyjne i to wszystko się zmienia. Tak samo. Tak samo. Bo jakoś. Ci wszyscy wielcy biolodzy, którzy obserwują chociażby takie zjawiska jak odrastanie ogonka u jaszczurki? Tak jest. Nie potrafią tego zaimplementować do odrastania palca u dłoni człowieka. Tak. Tak. A przecież to jest ta sama biologia. Ta sama to samo białko. To samo białko i powiem ci, że szukanie teraz na lekarstwa na Covid gdzie? We krwi baranków, no to słuchaj, to ci wszyscy wyznawcy tego świętości, tego najświętszego, powinni być bardzo oburzeni. Bo już raz ten święty, który umarł na krzyżu, za nas wszystkich, żeby wszystkich zbawić, że każdy, kto uwierzy, zbawiony będzie. To jest dewiza chrześcijaństwa. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, tylko. Przez wiarę, w ten akt przelania krwi, rozumiesz, jesteś zbawiony. Dziękuję, do widzenia. Nie musisz nic robić, żeby się zbawiać po raz któryś z rzędu. To już się stało 2000 lat temu, ale jak już się stało, no to trzeba na tym zarobić. To trzeba ludziom, po, wiesz, Wmówić, nie, 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 to się stało tylko dla tamtych, tam, a teraz ty musisz jeszcze raz się. Śmierć pierwsza była, teraz będzie śmierć druga. Zapłać za to, żeby pójść do raju. Luther się temu sprzeciwił, no to go wyrzucili, tak? Luther skostniał i jego nauki pojawili się następni, moderatorzy tej struktury całej, która ciągle jest organizacją. A przecież. Ten samże nauczyciel powiedział. A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. Zamknij za sobą drzwi, żeby cię nikt nie widział. Tylko w ten sposób Bóg cię wysłucha. I teraz co? No powiesz, o kurde, no ale tu drzwi do świątyni tej w mieście, czy tam w tym jeszcze większym, a w Watykanie to jeszcze większe. To one takie duże, to a gdzie tu te komory są? Nie ma komory. Nie ma, wszystko wymieszane, wszystko wiesz. Tak odwrócone, po cichutku, ugotowana żaba i żaba kumka, takiej gra, jakiej grają. I to jest wszystko. Nie mamy swojej melodii, tylko tak jak to w powiedzeniu. Wszedłeś między wrony, krakaj jak i one. Ale po to jest apokalipsa, żeby tą kurtynę odsłonić i żeby czasy się zmieniły. Dlatego. Koniec erą wiary. Koniec z erą wiary. Zaczynamy sprawdzać. Tak, to jest dosłownie jak w pokerze. Tak jest, kiedyś trzeba powiedzieć, Sprawdzam. Sprawdzam. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.